Dzień dobry Państwu. Witam na spotkaniu, które poświęcone będzie zagadnieniu legalnych i nielegalnych obuwów. Zaproszenie do tej debaty organizowanej przez Wirtualo.pl i portal www.pl przyjęli pani Kinga Jakubowska, prezesa Fundacji Legalna Kultura, Wojciech Orliński, dziennikarz, pisarz, publicysta, Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska, która prowadzi bardzo istotny w tym naszym kontekście projekt Wolne Lektury. Wreszcie pan Robert Rybski, pomysłodawca i twórca Wirtualo.pl. Ja nazywam się Anna Dziewit-Meller i będę Państwa dzisiaj o te legalne i nielegalne e-booki pytać. Generalnie chciałam zacząć od takiej myśli, którą wyczytałam w książce, którą Państwo opublikowaliście i dzięki temu, że została opublikowana za darmo, ja mogłam ją sobie za darmo przeczytać. To jest książka Filipa Egrena, Dzielenie się, czyli kultura i gospodarka epoki internetu. On na samym początku tej książki pisze o czymś dość istotnym. Otóż publikuje dwa paragrafy z Deklaracji Praw Człowieka. Z jednej strony pisze o tym, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w kulturalnym życiu społeczeństwa i do korzystania ze sztuki, uczestnictwa w postępie nauki, korzystania z tego dobrodziejstwa. Z drugiej, że każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiejkolwiek działalności naukowej, artystycznej itd. No więc nasza dyskusja dzisiaj chyba tak naprawdę będzie próbą odpowiedzi na pytanie, jak w kontekście e-booków, między innymi e-booków, połączyć te dwa, no w pewnym sensie sprzeczne nieco ze sobą, trudne do pogodzenia dla niektórych sytuacji. Jak Państwo widzicie, czy w dzisiejszym świecie w ogóle możemy jakby zmieścić się między tymi dwoma punktami? Może zacznę od Ciebie, Jarku, skoro wydałaś tę książkę. Wydaliśmy tę książkę dlatego, że EGR proponuje debatę właśnie w taki sposób, ustawioną w taki sposób, żeby te dwa punkty widzenia, żeby one nie wchodziły z rąk panów. Mówi tak. Z różnych możliwych systemów, w których gwarantujemy zarówno swobodę wypowiedzi, swobodę, wolność komunikacji, wolność słowa i gwarantujemy jednocześnie twórcom należyte, godne, uczciwe wynagrodzenie, które pozwala im zarabiać. Czy masz włączony mikrofon? Tak mi się wydaje. Wybraliśmy model najgorszy. Wybraliśmy model, który z jednej strony wcale nie gwarantuje twórcom uczciwych, sprawiedliwych wynagrodzeń, w którym no zgodnie zresztą z regułami kapitalizmu, przewaga stoi raczej po stronie pośredników, wydawców, czyli tych, którzy dysponują kapitałem. Twórca jest tą słabszą stroną i obecny system bynajmniej nie daje mu ani mocnej, tak mocnej pozycji, jakbyśmy chcieli, także tak mocnej pozycji negocjacyjnej, ani też nie daje mu tak dobrych wynagrodzeń, na jakie zasługuje, a z drugiej strony jest to system, który narusza jakby podstawowe prawa człowieka. Innymi słowy, stworzyliśmy system zły z obydwu punktów widzenia. I Egrena zastanawia się na 500 stronach z okładem, jak można by przekonstruować ten system, ażeby on zaczął pracować na rzecz społeczeństwa, to znaczy na rzecz społeczeństwa, czyli zarówno gwarantował podstawowe prawa obywatelskie, a z drugiej strony był bardzo skutecznym narzędziem takiej redystrybucji, która spowodowałaby wzmocnienie roli twórcy i dawałaby autentyczny impuls, który pozwalałby no, wzbogacać społeczeństwo produkcją intelektualną, kulturową, naukową itd. I on taki system, taką jedną z wersji tego systemu zaproponował, natomiast główne jego dokonanie jest takie, że wszystko tworzył debatę na ten temat. I to mi się wydaje niezmiernie istotne. Ja jestem zdziwiony, że ktoś jeszcze wspomina o tej książce, bo ja przeczytałem ją jakiś czas temu i po prostu to było takie uczucie, miałem, że chciałbym, że ktoś mi zapłacił za bezpowrotnie stracony czas, ponieważ no, też, no, Państwo też mogą sobie sami sprawdzić ją w ciągu, że życie za darmo, to
absolutnie żadnych konkretnych, namacalnych propozycji, żeby jego utopię wcielić w życie, czyli musiałby jakiś rząd światowy wprowadzić ogólnoświatowy system płacenia wszystkim twórcom, nie bardzo wiadomo na jakiej podstawie, za wszystko, co wrzucają do sieci, żeby to potem sieci mogły być za darmo. I to jest właśnie, moim zdaniem, to nawet nie jest początek debaty, ponieważ bardzo trudno jest się do tego odnieść. To znaczy nie wiadomo w jaki sposób, nawet nie wiadomo czego zacząć. Jakieś państwo musiało być to pierwsze, czy jakaś partia musiała wystartować z takim problemem. Strasznie trudno sobie wyobrazić jakiś krok, który by prowadził w tym kierunku. Natomiast jest taki genialny zamykasz debaty, bo właśnie na tych eventach, które organizacja, które Fundacja Nowoczesna Polska organizuje, czyli pod hasłem Coffee Camp, tam prelegenci często właśnie kończą swoje wywody, bo albo tak odpowiadam na pytania, a tak co konkretnie proponujesz? A ja proponuję to, co opisał Filipe Grem. To jest taki odsyłacz, który nie był, jest odpowiedzią na pytania, tak naprawdę nie było, tak on nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi. Więc ja się stuprocentowo zgadzam z Jarkiem, że stworzyliśmy bardzo zły system, który składa się głównie z VAT. To niestety, no, uwierzcie mi na słowo, ale niełatwo możecie sprawdzić. W tej książce nie znajdziecie konstruktywnych kontrpropozycji, co z tym zrobić, więc problem pozostaje otwarty. Rola pośrednika, no, bardzo w kulturze rzuca się w oczy i zawsze możemy powołać się na ten argument. My absolutnie się z tym zgadzamy, mimo tego, że no, jakby nie chciałabym tutaj usprawiedliwiać piractwa, dlatego że no, mimo wszystko chciałabym się skupić na takim wątku, że po prostu my nie przenosimy do życia wirtualnego zachowań z naszej realnej rzeczywistości, nie przenosimy zachowań etycznych. I wydaje mi się, że przede wszystkim moglibyśmy wyjść z tego wątku, rozmawiając o piractwie. Oczywiście te kwestie gospodarcze i finansowe są tutaj niezwykle istotne, ale patrząc właśnie na twórcę, bo właśnie przed chwilą mówiliśmy o biednym twórcy, o jego najpierw trudnej roli, ale moim zdaniem najtrudniejsza jego rola jest w zderzeniu z odbiorcą kultury. Właśnie w ten sposób, że no, odbiorca powinien jednak szanować to, co od tego twórcy chcą odebrać, prawda? Więc zaczęłabym od tego. To może ja coś dodam tak do... Faktycznie ten pomysł jest dość utopijny, o którym tutaj Państwo mówicie. Ja chciałbym trochę porozmawiać o realiach, jakie faktycznie występują. Jakby nie do końca bym się zgodził z taką tezą, że ten cały proces, który istnieje, jest w 100% wadliwy. Dlatego, że począwszy od samego wydawcy, poprzez pośredników, w samym procesie te podmioty dodają wartość dodaną, tak, dla dzieła twórcy. Uderzają w sedno, dlaczego w ogóle ludzie piracą, tak? Dlaczego jest taki proces, skąd to się bierze, jaka jest przyczyna. Jakiś czas temu pojawiały się opinie, dlaczego ludzie piracą, dlatego że brakuje tytułów w ofercie, tak? Że brakuje, te osoby, które chciałyby czytać właśnie w tej wersji cyfrowej, chcieliby mieć dostęp do szerszej oferty. Ta oferta jest szersza, ta oferta jest coraz szersza i to też jest rola właśnie między innymi pośredników, żeby ta oferta była w szerszej dostępna. Właśnie to nawiązując do wcześniejszego pytania, dlaczego ludzie piracą. Otóż od kiedy w ogóle istnieje pojęcie właśnie własności intelektualnej, istnieje też piracenie. To jest bardzo zabawne, bo w kręgach zbliżonych do Fundacji Nowoczesna Polska popularny jest taki żart, że piractwo to jest tylko w prawie morskim. A dość polega na tym, że słowo piractwo pochodzi z języka angielskiego i pojawia się praktycznie równocześnie w XVII wieku na ogólne znaczenie czynności, na którą ktoś nie ma zezwolenia. I to tak samo dotyczy pirackiego statku, właśnie pirackiego wydania, które wtedy się pojawia pierwsze pirackie wydania. No jak ogólnie śledzimy historię kultury, to twórcy zawsze się udzielają z piratami. Beethovena piracił jakiś Beethoven jest taki apel, żeby nie kupować jego nutu jakiegoś pirackiego wydawcy z Moguncji. Pamiętam, że się nazywał Herb Fleiler, ten nieuczciwy, znaczy pan Fleiler, ten nieuczciwy wydawca, dlatego zapamiętałem jego nazwisko. No Dickensa oczywiście, jak wiadomo, okradziony zupełnie z opowieści wigilijnej, więc jest taka smutna historia, z takim wyratowany bestseller. Dickens myślę, że wreszcie się odrobi finansowo i praktycznie, no, znaczy coś tam zarabia, pirackie wydanie się pojawia jakoś po paru dniach, więc zarobi dużo mniej niż na to liczył. Więc jakby twórcy zawsze się szarpali z piratami. I to jest bardzo ważne, że jednak właśnie też twórcy, ponieważ gdzieś na samym końcu tego jest ten Beethoven, który chce dostać konkretny szmal za konkretną sonatę. No, bo to ją napisał na tej włoską, to był
drugie z jego listów, że właśnie skarży na to, że rynek jest tak skonstruowany, że się bardziej opłaca pisać sonatę niż symfonię, bo wysiłku dużo mniej, a pieniądze te same. Więc kurczę, te sonaty jedna po drugiej nie lubi ich, ale publika tego chce, no to je pisze. Ja tutaj tak mówię, bo ludzie sobie tak czasami wyobrażają, że artysta piszący dla pieniędzy to jakiś taki zły artysta, to jest jakiś taki popkulturowy. Nieprawda, najwybitniejsze nazwiska z historii ludzkości, Wiktor Hugo, Ludwig van Beethoven, Charles Dickens. Można jechać takim przykładem. Więc zawsze jest pokusa piracenia, żeby komuś nie zapłacić. Najczęściej autorowi, czasami wydawcy, ale najczęściej chodzi o to, żeby wyrolować tutaj twórcy, żeby pojawił się nieuczciwy wydawca, który chce coś wydać bez zgody. Bez zgody jakby twórcy, czyli no w tamtych czasach to był jakiś konkretny drukarz mówiący, a w dzisiejszych czasach no to jest jakaś tam nielegalne składowisko nielegalnych wybuchów. Więc zawsze chodzi o to, żeby różność tego biednego twórcy. I oczywiście tak poza tym kapitalizm ogólnie polega na tym, że ci, którzy mają kapitał, zyskują, tych, którzy go nie mają. To dotyczy wszystkiego, czy to produkcji kawy, czy to produkcji własności intelektualnej. Zostawmy to. Tego nie naprawimy na pewno dzisiaj. Natomiast ciągle jest pytanie, żeby ten producent kawy, czy producent własności intelektualnej dostał. No tak, to trochę mam taki kłopot, bo w tej sytuacji jestem jak taki opozycjonista, muszę trochę bronić rynku, który jednak funkcjonuje, prawda? I na tym myślę, że właśnie ten twórca ma konkretne korzyści. Finalnie twórca chce zrobić pieniądze, tak? To co do pieniądza. No, napisał książkę, potem otworzy, żeby napisać, żeby z tej twojej twórczości mieć z czego przeżyć, tak? I mamy też świadomość tego, że pisanie książki to nie jest po prostu napisanie, przychodzi mi coś do głowy, piszę w ciągu jednego dnia książkę, tak? To jest proces, który jest żmudny, który wymaga oczywiście talentu i to jest poświęcony czas przez pisarza. Także mamy do czynienia naprawdę z wartością, za którą pisarz chce dostać swoje konkretne wynagrodzenie. Do tego oczywiście ma prawa. Te prawa udostępnia dalej wydawcy. Te prawa nie są dożywotnie, bo umowy licencyjne są podpisywane na 5 lat, więc powiedzmy 5. Ale z reguły jest to 5 lat. Także jeżeli pisarz jest niezadowolony z. Ale przy 10 możesz powiedzieć już po 5. Tak. Więc... Ale jeżeli pisarz jest niezadowolony z pracy wydawnictwa, zawsze może to wydawnictwo zmienić. Także nie demonizowałbym tutaj roli wydawców, którzy są złymi kapitalistami, którzy chcą po prostu wycisnąć jak cytrynę tego pisarza i zrobić najwięcej. Tak nie jest. Jest? Nie, ale się jest. Uważam, że nie do końca tak jest, bo to trochę demonizujemy. I potem jeszcze po prostu dodam do roli pośrednika. Jakby tutaj kolejny demon, o którym mówił pan Jarosław. Demon, który kolejnie dalej ciśnie wydawcę, tak, i chce też do siebie jak najwięcej. Też tak nie jest. No, jest to proces złożony. Są podmioty, które mają swój udział i wkład w to, żeby właśnie finalnie odbiorca dostał dobrej jakości, fajne dzieło w przystępnej cenie i żeby mógł się tym dziełem cieszyć. To jest proces, w którym uczestniczą różne podmioty. Może są jakieś błędy, ale to nie jest tak, że brudni kapitaliści, którzy chcą wycisnąć, przepraszam, powiem takiego słowa, wdoje się pisarza jakiegoś. Nie, absolutnie nie zgadzam się.